Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj święto w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Maryja przychodzi do Elżbiety i słyszymy: Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała wtedy głośny okrzyk i powiedziała: skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Uwielbiam ten fragment. To jest jeden z moich bardziej ulubionych z dwóch powodów. Jedno to jest to, że Maryja po przyjęciu Ducha Świętego w zwiastowaniu, bo często o tym zapominamy, że gdy przychodzi anioł Gabriel, to mówi: Duch Święty stąpi na ciebie. I Maryja przyjęła Ducha Świętego i stał się w niej Jezus. To się stało przy zwiastowaniu. I teraz pełna Ducha Świętego Maryja, nie w wieczerniku później. Ona już wiedziała, czego, na co czekać w wieczerniku z uczniami. Ale tutaj pełna Ducha Świętego zanosi, idzie, po prostu idzie do Elżbiety i zanosi jej obecność Ducha Świętego. Wypełnia Elżbietę Duchem Świętym. Elżbieta doświadczyła cudu, była bezpłodna, jest w szóstym miesiącu. Doświadczyła cudu, że mąż jest niemy, że to wszystko jest takim czasem łaski zupełnie, poza wyobraźnią człowieka, a jest niemy jako znak, że będzie miała syna. I cała ta sytuacja nie była napełnieniem Duchem Świętym jeszcze Elżbiety. Jak Maryja przyszła, to ona otrzymała Ducha Świętego. I to jest zadanie ludzi, którzy żyją Duchem Świętym. Zanosić Ducha Świętego tam, gdzie jesteśmy. Przez naszą obecność, przez patrzenie w oczy, przez rozmowę, przez słowo, przez modlitwę, w różny sposób. Maryja po prostu przychodzi i daje Ducha. Ale druga rzecz, która mnie tutaj, po prostu jestem nią zachwycony, to jest spotkanie dwóch matek. Jedna matka, Elżbieta, ma w swoim łonie 6-miesięczne dziecko. A druga matka, Maryja, ma w swoim łonie dziecko kilkudniowe, dwudniowe, może dwunie, pięciodniowe, może 10-dniowe. Maciupeńki Jezus, milimetry, to jest jego rozmiar, milimetry, i Maryja jest matka Pana mojego. Właśnie w tym momencie jest matką, nie że już urodziła, ale nosi pod sercem kilkumilimetrowego Pana Jezusa, i to jest obecność Boża. Właśnie to jest wypełnienie, gdybyśmy czegoś nie rozumieli, kiedy jest człowiek, kiedy jest matka, to tutaj mamy odpowiedź w Ewangelii. Matka Syna Bożego przychodzi do Elżbiety. Spotkanie dwóch matek i spotkanie Jezusa z Janem. Kilkumilimetrowy Jezus i święty Jan, który już ma swoje centymetry konkretne, ale też się jeszcze nie narodził. Niewidoczny świat, życie. Przeżyjmy tę radość. Niech to nam towarzyszy dzisiaj jako też inspiracja na cały dzień i Wam błogosławię na ten dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj mamy ostatni dzień maja, więc koniecznie pomódlmy się litanią loretańską. Tutaj możemy kliknąć, żeby nabożeństwo majowe było w naszym sercu razem z Maryją, i też zapraszam do pieśni Chcę zamieszkać z Tobą, aby Maryi dom był naszym domem, jej serce, żeby było naszym sercem. Tutaj ten piękny utwór Mocny w Duchu. Do zobaczenia.